Zagrożenie dla Twoich dzieci. Każdy rodzic myśli o tym szczególnie intensywnie, co grozi moim dzieciom i jakie mogę przed tym ochronić, zabezpieczyć czy zminimalizować skutki tych zagrożeń. Wiele mówi się o przemocy w szkole, o pedofilii i różnych tego typu patologiach, ale dzisiaj uświadomiłem sobie, że chyba największym zagrożeniem dla współczesnych dzieci i Stosunków między dziećmi a rodzicami jest państwo. To nie rówieśnicy, to nie narkotyki, alkohol, przemoc i tak dalej, ale właśnie państwo zaczęło generować jedno chyba z największych zagrożeń dla dzieci i ich rodziców. No, jak to możliwe, że państwo, które chce naszego dobra, pobiera od nas w postaci podatków za to świadczenie nam tego dobra, dość znaczną, jeśli by nie powiedzieć ogromną opłatę, dzisiaj skierowało się, żeby nas niszczyć? Oczywiście to dzisiaj jest tylko symbolicznym określeniem, bo ten proces trwa już dość długo. Państwo niszczy dzisiaj dzieci i rodzinę poprzez przyjęcie na siebie odpowiedzialności, za stosunki wewnętrzne w rodzinie i za tak zwane dobro dziecka. Jeśli państwo przyjmuje na siebie takie zobowiązania, to znaczy, że musi teraz przygotować, wyposażyć i wysłać do pracy rzesze urzędników, którzy będą ten cel realizowali. Nie wystarczy tylko wpisać go do jakiejś ustawy, ale musi zostać uruchomiona cała biurokratyczna machina. Do niej zaliczają się pracownicy opieki społecznej, psycholodzy, pedagodzy, szkolni i nie tylko, poradnie, częściowo nauczyciele, częściowo lekarze, a także sądy rodzinne, przez to także częściowo policja. Także widzimy, że to jest bardzo rozbudowany system, i wiele dziesiątków tysięcy ludzi ma na celu dobro dziecka. Ma na celu w swoich ustawowych kompetencjach dobro dziecka. Będzie próbowała ta rzesza urzędników wcielać w życie tę swoją misję czynienia dziecku dobrze. Dotychczas uważaliśmy, że to rodzice są odpowiedzialni za to, żeby dziecku było dobrze. A państwo ma strzec ich bezpieczeństwa, dawać im spokój, by mogli pracować, rozwijać się materialnie i przez to realizować te swoje zadania wobec dzieci. Dzisiaj już ogromna rzesza tych urzędników, których wymieniłem ogromna rzesza tych ludzi jest zaangażowana w szukanie dobra dziecka. No, tu trzeba dodać, na swój sposób na taki sposób jak władza państwowa ogranicza przepisami, ustawami czy kodeksem prawnym i jeszcze dodając do tego swój światopogląd, że tak powiem, taki ideologiczny. Miałem nieprzyjemność słuchania wywodów przeróżnych psychologów, na temat dobra dziecka i to, czego dowiedziałem się od nich, powoduje, jak to się mówi, jeżenie się włosów na głowie. Ja mam włosy kręcone i już trochę przerzedzone, ale mimo wszystko doświadczałem poważnego mrowienia, gdy słyszałem opinie przeróżnych osób zaangażowanych w szukanie dobra dziecka. Te dwa czynniki, władza, którą urzędnik dostaje do ręki, plus ideologia, którą wyznaje. To straszne zagrożenie dla dziecka i rodziny. Otóż jednym z jakichś takich naczelnych haseł tego nowego nurtu w psychologii jest, że wszystko ma się kręcić wokół dobra dziecka, że ono jest jakąś wartością nadrzędną. Psychologowie formułują to w ten drastyczny sposób, że nie dziecko jest po to, żeby uszczęśliwiać rodziców, ale rodzice są po to, żeby uszczęśliwiać dziecko czyli dbać o jego dobro. Oczywiście sformułowanie w rodzaju, że dziecko jest po to, żeby uszczęśliwiać rodziców, jest sformułowaniem zbyt ogólnym i nieprawdziwym, przez to. Ale przeciwstawianie sobie tych dwóch wartości jest czymś nowym i sztucznym. Do tej pory rodzice starali się, żeby uszczęśliwiać dziecko, no i oczekiwali, że będą mieli od niego pociechę. Że będą mieli radość, na stare lata opiekę i pomoc. Dzisiaj psychologowie twierdzą, że jeśli dziecko posiada poczucie obowiązku i odpowiedzialności za swoich rodziców, chce im pomagać, troszczyć się o nich, to to już jest zaburzenie, w które oni muszą ingerować, żeby uratować dziecko od tego właśnie brzemienia które jest mu absolutnie niepotrzebne. Kiedy normalny człowiek słyszy takie straszne teorie, które Gdyby były tylko uniwersyteckimi teoriami i by się same te panie psycholog gdzieś tam nimi karmiły, ponieważ psycholodzy dość rzadko w takich sabatach biorą udział, to niestety jakoś się stało tak domeną kobiet. Mówię, niestety. Wcale nie chodzi mi o to, że kobiety psycholog są z gruntu w jakiś sposób gorsze, czy nie mogą dobrze wykonywać swojego zawodu, ale to skażenie. Tą nową myślą psychologiczną, gdzie, gdzie właśnie to dobro dziecka jest wartością nadrzędną, gdzie przeciwstawia się dobro dziecka i dobro rodziców, gdzieś w jakiś sposób no, staje się w mediach, w tych dyskusjach, które się słyszy głównie domeną pani psycholog. I teraz, kiedy one zostają wyposażone przez władzę państwową w narzędzia przymusu i ingerencji w życie rodziny, no to już nie muszę mówić, co dalej się dzieje. Podsumowując, dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla rodziny jest państwo, poprzez swoją ideologię, którą przyjęło, jeśli chodzi o tak zwane dobro dziecka, pojęte w sposób całkowicie kuriozalny i niezgodny z klasycznym rozumieniem tej intymnej symbiozy, jaka jest między rodzicem a dzieckiem, i przez Rzesze urzędników, które zostały wysłane do tropienia i ingerowania w życie rodziny. Dlatego apel do rodziców: jeśli nie chcesz stracić swoich dzieci, strzeż się jak ognia pomocy, czy tzw. opieki społecznej i wszelkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, tam czai się. Potencjalne zagrożenie dla Twojego dziecka i dla Twojej rodziny.